Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Ostatnio narzekaliście, że byłam zbyt miła. No, szczerze mówiąc, to normalne, gdy nikt mnie nie wkurza. Ale wystarczy tylko drobna iskra, by rozbudzić we mnie wściekłą Kingę. I ona wróciła. A to wszystko przez to, że ostatnio widziałam nowe reklamy Oelixa i postanowiłam zobaczyć, co tam się dzieje. Powiem jedno, zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem, bo za chwilę zacznie się rzeźnia na cwaniakach z Oelixa. Format A4. Oprawiony w ramkę będzie w piękny sposób ozdabiał pustą, smutną ścianę. 50 twarzy Greya jako ozdoba na ścianę? Laski, ja was bardzo proszę, zamiast ekscytować się tandetnym filmem, otwarcie powiedzcie swojemu partnerowi, czego chcecie spróbować, zamiast fantazjować o jakimś miliarderze, który w waszą stronę nawet by nie splunął. Już pomijając motyw, to na ten koszmarek nie chciałabym patrzeć, bo ma autentycznie zdeformowaną twarz, brzuch, który wygląda jak pomarszczone stopy u dziadka i... To jest wklęsłe czy wypukłe? O mój Boże, to już menele spod sklepu lepiej zarabiają. 5 zł za rysunek to jakaś chora cena. Nikt nie powinien tak nisko się cenić, tym bardziej, że rysowanie to bardzo pracochłonna praca. Ale z drugiej strony, te prace są naprawdę totalnie gówniane. Mi byłoby wstyd sprzedać komukolwiek takie bazgroły. Zapraszam do kupna rysunku. Ilustracja wykonana ołówkiem i węglem na kartce A4 w czarnej ramce o wymiarach 23 cm na 31. O! I słuchajcie, można zawiesić lub postawić. Załóżmy, że potrzebujecie ramki. Krok pierwszy. Wchodzicie na OLX i szukacie oferty jakiegoś kuporysunku. Krok drugi. Kupujecie to cholerstwo. Krok trzeci. Wyrzucacie paskudny rysunek i w ten sposób macie nawet spoko ramkę. Dobra, oczywiście można skorzystać z jakiegoś sklepu, ale nie oszukujmy się. Taka metoda jest znacznie bardziej cool. Dojrzewanie to ciekawa rzecz. Niektórzy zaczynają oglądać strony dla dorosłych, inni zaczynają się ślinić do wokalistów, a jeszcze inni zaczynają kręcić biznes na rysunkach dla fetyszystów. Tym razem ofiarami została grupa wokalistów z BTS. Z BTS. Wiecie o co chodzi. Naprawdę straszne jest to, że jest to BTS. I straszne jest to, że są przedstawieni w sposób naprawdę niepokojący. Wręcz zajeżdża mi tu specyficznym fetyszem. A i tak najgorsze jest to. I tego już nie da się odzobaczyć. Ta okropna jakość i plastelina, a ozdoby i napisy pomagała robić chyba matka Grażynka. Tu jedynie co by pasowało to napis Kill me please, now. Rysunek w formacie A4, zabezpieczony przed blaknięciem i rozcieraniem. Ramka nie do sprzedaży. Wcześniej mówiłam wam o idealnym sposobie na zdobywanie ramek przez Oelixa. Ale Monika, przechytrzyła mnie. Ona tanio tej ramki nie sprzeda. A właściwie w ogóle jej nie sprzeda. A szkoda. A tak na poważnie, dziewczyno, podnieś cenę o parę złotych i sprzedaj jako całość. Ale zanim to zrobisz, wróć do podstaw. Moja ramka z Pepko. Kup se własną. My precious. Calm, calm, calm. Koty obraz namalowany techniką pasteli olejnych. Format A4, przesyłka 10 zł, prawa autorskie. Kolorowe, rozjechane koty na tle wielkiego czarnego... ponoć kota. Ja teraz widzę, jaki jest cel. Bo widzicie, sztuka ma budzić w nas przeróżne emocje, skłaniać do refleksji i przemyśleń egzystencjalnych. Tutaj mamy bardzo oryginalną formę, bo terapeutyczną. Bo gdy patrzę na to, to uważam, że... Gumball wcale nie jest aż tak brzydką bajką. Dziękuję ci, Agnieszko. Nie mogę. Uspokój się. Nie, nie mogę. Próba mojego 6-letniego syna Huberta w stworzenia arcydzieła. Narysował, co mu w duszy gra.
Widać, że wiosna i niesamowite kolory. Dawno już nie trafiłam na prawdziwą matkę. Tak, tak, wiadomo, każdy bąbelek to jest totalny wirtuoz kredek, instrumentów muzycznych i gwiazda Hollywoodu. A tak naprawdę to po prostu kaszajat, którego rysunki jedyną wartość, jaką mają, to sentymentalną. A to oznacza, że nie sprzedaje się tego za 15 zł, żeby w innym domu zostało to zjedzone przez psa. To jest obrazek, którego matka powinna schować w jakiejś teczce i po kilkunastu latach wrócić do tego i powspominać swojego kochanego bąbelka. W najgorszym scenariuszu można to też uwiecznić na Facebooku czy Instagramie. Kurna, ale nie na OLX-ie! Dobra, to teraz pora na nową gwiazdę serii, czyli Darię. Przy niej nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Nie wiem, co mnie bardziej zszokowało. Praca? Wycena w jej mniemaniu wielkiego arcydzieła, czy opis? Witam, mam do sprzedania obraz Kora wykonany przez artystkę Daria Kruk, ręcznie malowany na płótnie 100% bawełna. Motyw wokół Kory stworzyła artystka Daria Kruk. Obraz przedstawia ikonę rocka, królowa polskiego roku, jurorkę Must Be The Music, Korę. Wymiary obrazu sratata. Obraz malowany farbami akrylowymi. Motyw zakora to wachlarzowe krzaki czarno-pomarańczowe, znaczą jedyna w swym rodzaju kora, która jest niezastąpiona. Za krzakami motyw czarny. Jest to jedyne w swym rodzaju dzieło sztuki stworzone przez artystkę Daria Kruk. Cena 3100 zł do negocjacji, możliwość wysyłki do odbior osobisty w Dzierżoniowie. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane i zdecydowane do zakupu obrazu. Określenie swój świat i swoje kredki pasuje jak ulał. To najbardziej oryginalne prace do tej pory. Coś nowego, coś ciekawego i do tego widać, że starannie wykonane. Ale dlaczego to jest wycenione na 25 zł? I dlaczego Weronika trafiła do odcinka, mimo iż jej prace są naprawdę dobre? To proste, bo Weronika nie rozumie, że powinna się cenić, gdy ma odpowiednie umiejętności, a to jest głupie. To, że Weronika rysuje, to nie oznacza, że powinna zarabiać grosze. Aktualnie około 12 zł za godzinę to totalny minimum w Polsce. A patrząc na jej pracę, widać, że były bardzo czasochłonne i autentycznie głupio jest je sprzedawać za psie pieniądze, tym bardziej, gdy inni pseudoartyści na OLX nie mają żadnych skrupułów, aby wstawiać swoje bazgroły za parę tysięcy. Kunszt i ciężka praca zawsze jest w cenie, więc nie bójcie się cenić za swoje rysunki, jeśli naprawdę są dobre. Czasem mam wrażenie, że Polacy utknęli w jakiejś dziwnej bańce, w której będąc artystą uznają, że można zarabiać tylko poprzez rysowanie mord innych ludzi. Nie ogarniam dlaczego. Jestem już tak tym zmęczona, że nawet jak widzę coś dobrego, to od razu wydaje mi się, że ta osoba nie ma pomysłu na siebie. Ale miło by było, gdyby każdy ogłaszający się rysownik ludzkich mord też miał odpowiednie umiejętności, bo na OLX-ie już się naoglądałam ludzkich abominacji nazywanych portretem na zamówienie. I na przykład mamy tutaj świetnego reprezentanta. Tak twarze powinno się widzieć tylko po pijaku, jednak nie, to jest efekt końcowy. I ja nawet nie wiem, czym to jest wykonane. Albo to jest jakiś bardzo, bardzo słaby digital, albo ołówek rozcierany ścierką do kurzu. Nie wiem. Nie wiem. Ta pani nie ma nosa, ani brody. No i ten pan to też jakieś 3 ciemne punkty, a całość okalana szarą, tajemniczą formą. Jak sylwetka samej śmierci idącą po ich duszę. Dalej w pracach od Violetty jest tylko gorzej. To jest w miarę ludzkie, ale znowu skala szarości się rypła. Mamy tu ciemne włosy, brwi, oczy i usta, ale cała twarz czy koszula jest bladą plamą. To są ewidentnie braki w podstawach cieniowania. A na koniec Kaja po liftingu. Tylko że twarz jej poszła w jedną stronę, a czaszka w drugą. Dziwne.
Jakby wszystko jasne, ale polecam do sprzedaży zamieszczać skończone rysunki. To nie wygląda, jakby było domalowane. Dojrzałam do tego, aby sprzedać moje rysunki. Zapraszam. Jezu, no tak, kolejna kłamczucha. Tym razem taktyka na płaczliwą artystkę, która próbuje poczuciem winy wymusić na kupujących zakup pasgrowów. Laska w tym samym momencie sprzedaje wiele innych prac. Przy każdym rysunku płaczliwa taktyka. Obrzydliwe. Gdy ktoś decyduje się na sprzedaż i oferuje swoje usługi, robi to świadomie i każdy sprzedający w takich momentach powinien dać z siebie wszystko, by kupujący nigdy nie poczuł się oszukany i zawsze dostał wysokiej jakości produkt. Januszowanie i zakrywanie braku własnych umiejętności pieprzeniem płaczliwych głupot jest naprawdę złe, bo wprawdzie Janusz zarobi parę złotych, ale za to kupujący zrazi się do kupowania prac od artystów właśnie przez takich kłamczuchów. Jak widać, OLX konsekwentnie jest wylęgarnią pseudoartystów. Szkoda, że tak wiele osób tam przekracza granice przyzwoitości, oferując prace, które nawet nie są starannie wykonane, przy okazji zaśmiecając i tak już zaśmiecony serwis. Niestety bardzo trudno znaleźć tam wartościowe prace do zakupu. Mi w tym odcinku udało się odkryć chociaż jedną artystkę, ale mam nadzieję, że na przyszłość nauczę się lepiej wyceniać swoje prace. Jeśli ta seria Wam się podoba, to zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem, a w komentarzu napiszcie słowo ramka. Widzimy się już za tydzień, w czwartek po godzinie 17:10. I niech podstawy będą z Wami. Pa! Ech.